Dzień dobry! Kolejny piękny dzień, słoneczny, zero chmur na niebie. Jest to szósty w sumie dzień. Wczoraj mówiłem, że kończy się czwarty dzień, ale tak naprawdę to mi się trochę pomieszało. I mamy dzisiaj troszeczkę przypał, bo kończą mi się zapasy wody. Mam jakiś jeszcze litr 20. Trzeba będzie gdzieś uzupełnić zapas wody, a także energii, bo nie mam już nic energii. Jeden telefon jest naładowany prawie do pełna, a drugi ledwo w połowie, a to oznacza przypał. Właśnie spotkałem bardzo sympatycznego pana i zapasy wody uzupełnione już po 10 minutach od wyjścia. Teraz jedyne, co się trzeba wyposażyć, to nie wiem, planuję zajść na jakąś stację może i tam sobie coś, jak będą jakieś miejsce do przysiądnięcia i odpoczynku, jakieś ławeczka czy coś takiego ze stolikiem, to planuję coś tam sobie zjeść i może spytać ewentualne jakieś piękne ekspedientki, czy mogłyby podłączyć mojego powerbanka przynajmniej na te przynajmniej pół godziny do 40 minut. Siemiatycze 17. Siemiatycze, od pana, który uzupełniał nam zapasy wody, dowiedziałem się, że w siemiatyczach są nawet dwa zalewy. A jeden jest z plażą i z miejscem kempingowym. Jeżeli miejsce to będzie przyjazne, to niewykluczone, że tam właśnie się rozłożymy. Może uda się poznać jakichś nowych ludzi. Może będzie śmiesznie. Jest godzina 15:00, a to jedna z moich krótkich 5-minutowych przerw. Jak znajduję taki właśnie zjazd, który prowadzi w cień, to schodzę sobie na parę minut w te upalne dni, żeby ochłonąć, coś tam ustygnąć, a poza tym w trasie zastanawiałem się nad tą siemianówką i nad wskazówką od tego pana, od którego uzupełniłem trochę wody, czy rzeczywiście użyć przywilej tej plaży i miejsca do rozkładania się, czy nie, bo prawda jest taka, że ja nawet nie mam zielonego pojęcia, jacy tam ludzie mogą być i nawet nie chodzi tutaj o to, że nie wiem, mógłbym zostać okradziony czy po prostu obudzić się, albo i się nawet nie obudzić w jednym wielkiej kupie popiołu, nie wiem, różnie po prostu z ludźmi bywa, już z jeleniami bywa bardziej jednolicie. No proszę państwa, trudno to powiedzieć, trudno to nazwać, że to dalej jest z buta po planecie, bo jedziemy właśnie tutaj z bardzo sympatycznym panem, jedziemy tirem, właśnie robimy pauzę, to już jakaś godzina w drodze. Ja nie wiem co tu się dzieje. Jest godzina 18:45, z panem z Ukrainy w sumie gadaliśmy takim ułamanym językiem, nie to ukraiński, nie to polski, nie to rosyjski. Tak, ale w każdym razie rozumieliśmy się dość dobrze. Spytał mnie, czy ogólnie pije gorzałkę. Ja mówię, że rzadko to się zdarza, ale czasami tak. A on mówi, no to dla ciebie piwko ukraińskie dobre, czy chcesz? Ja mówię, że pewnie, że tak wypiję za nasze zdrowie dzisiaj wieczorem. Mówi, to czekaj, mam jeszcze dla ciebie małą niespodziankę do piwka. Coś tam zaczął się grzebać i wyciąga swój własny wyrób mięsny. To jest kawałek wieprzowiny, którą polecił mi, zlecił, żebym jadł to dzisiaj na kolację razem z piwkiem. Tak też się stanie. Z racji, że jest godzina 18:40, no już 7, a nie 5, to czas szukać miejsca na nocleg. Na razie nie wiem, gdzie jestem. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem tyle, że jesteśmy na trasie 19, widzę to przed sobą znaczek, więc jest ok. Czyli kierunek Lublin jest zachowany. Myślę, że aktualizować będę, gdzie ja jestem, to dopiero jak zobaczę jakiś znak, za ile jest Lublin, bo tak to nie mam zielonego pojęcia. Mówi do was Karol z buta po planecie. No i właśnie wychodzimy z miejscowości zwanej Konkolewnica. Niedawno zatrzymałem młodą parę, jakieś nie wiem, może po 20 lat. I spytałem się, podchodzę do nich, przepraszam bardzo, mam szybkie pytanko. Może to zabrzmi absurdalnie, ale w jakiej miejscowości ja jestem? Dwóch walnęli śmiechem, no ale szybko dostałem odpowiedź, że jest to Konkolewnica i ten, spytali się w jakim kierunku, ja mówię, że na Lublin, pokazali mi, że tą drogą dobrze idę, dzięki, do widzenia. A jeszcze jedno, pan z Ukrainy obiecał śledzić moje poczynania w podróży przez cały świat i już osobę dostępną, która subskrybuje kanał i polecam to samo robić, bo będzie się działo. Będzie coraz więcej. Ale szybko dogadałem.
chłopaczki jakieś po naście lat szli po pierwsze nie po tej stronie w ogóle pobocza ulicy co trzeba i jeszcze na dodatek się wygłupiali i czasami ich kroki stawiane były już na jezdni, więc zwróciłem im uwagę i powiedziałem: chłopaki, lepiej uważajcie, chyba że chcecie się stać tymi krzyżami, co na poboczu czasami stoją. Dzień 7, godzina za 15:11. Chciałbym przedstawić pewne przemyślenia, które dzisiaj mnie naszły. Niniejszym jeden ze znajomych przesłał mi link do TikToka z dopiskiem, że nie jestem sam. Postanowiłem dla wyjątku, że to było kierowane do mnie, wejść na tego TikToka już i przejrzeć zawartość. Był to filmik 6-sekundowy, w którym ktoś losowy nakręcił swój cień, jak szedł z jednym sporym, takim sporym szkolnym plecakiem. Napisane było na tym, że zrobił już 230 km i do Portugalii zostało mu jakieś 4300. Powiem tak, nie wierzcie aż tak ślepo w tego TikToka. Ja wiem, że to się przyjemnie ogląda i szybko i w ogóle, ale jeżeli ten gość z jednym plecakiem dojdzie do Portugalii, to naprawdę, naprawdę szanuję. A i to nie jego, tylko jego ojca, który będzie mu przysyłał pieniądze i to kupę hajsu na hotele i restauracje. Różnię się od niego tym, że ja nie korzystam z żadnych hoteli i restauracji, a jem takie bardziej troszeczkę tańsze rzeczy i nie mam za bardzo gdzie nocować poza namiotem, także nie wierzcie ślepo w TikToka. Warto też dodać, że jak wspomniane było, że zrobił już do tej pory 230 km, to z mojego doświadczenia, takie w sumie do 300 km jest to taka złota granica podróżnika, że kiedy wyszedł on z domu, robiąc trasę tylko z buta, to mijając 300 km dochodzi do tego, że wszystkie powerbanki już ci siadają, wychodzisz z obszaru, w którym, który zamieszkuje twoja rodzina i znajomi i już nie możesz tam zajść do znajomych, do wujka czy coś takiego i podładować powerbanka, żeby móc następne 6 sekund wrzucić na TikToka i nie będzie znajomych, u których można się fajnie wykąpać, uprać ubrania i odpocząć. I tam zaczyna się już bardziej coś w stylu survivalu, bo tamte 6 sekund wskazywało na fajne wakacje. Jak wcześniej wspominałem, to nie ma nic wspólnego z fajnym pomysłem na wakacje. Jest to survival albo jakiś hardkorowy maraton. Pozdrawiam. No i udało się. Zamówiłem kawałek sucha boszczaka z serem i z frytkami. Poprosiłem sympatyczną panią, czy mógłbym zostawić jej powerbanka na podładowanie na jakieś pół godziny, 40 minut. Na szczęście, na wielkie szczęście się zgodziła. Także mamy to. Mamy wodę, jedzenie i energię. Wszystko jest pod kontrolą. Dalej. 45 km do Firleja. Dzisiaj nie jest to do zrobienia. Jutro będziemy na miejscu. Dzień 8. Godzina 9. Godzina 13. Zaraz. Dzień 8. Godzina 10:42. Jeziora Firlejowskie. Wczoraj miałem fajną przygodę. Usiadłem sobie, szedłem parę kilometrów bez żadnego przystanku. Był cholerny upał, tak samo jak i dziś. Może nawet troszeczkę mniejszy, bo dzisiaj jest już strasznie gorąco. I doszedłem pod jakąś bibliotekę publiczną, żeby na chwilę usiąść w cieniu. Posiedziałem, jakiś tam pan zza rogu wyszedł. Coś popytał, gdzie ja idę i w ogóle tak jak w sumie wszyscy praktycznie. I w efekcie coś tam uzupełniliśmy z nim wodę. Przyjechał jakiś koleś, jego chyba przełożony czy coś takiego. I tam też właśnie przywitał się, dzień dobry. I właśnie tam przedstawił się. I mówi, że słyszał o mojej misji, że tak daleko idę i w ogóle. No i potwierdziłem oczywiście i mówi, że jak chce, to mnie podwiezie, tylko ma tutaj parę rzeczy do ogarnięcia. Ja mówię pewnie, że tak, nie ma problemu, że z przyjemnością, dziękuję bardzo i że tu poczekam w tym miejscu. No i poszedł. Minęło jakieś pół godziny, minęła godzina. Guess what? Minęło prawie półtora godziny. On wyszedł zza budynku, wsiadł w samochód, no i pojechał, także pa. Się troszeczkę zdenerwowałem, ładnie powiedziawszy. No ale wstałem, no nic, wziąłem plecaki, zacząłem iść. Ja naprawdę nie przeszedłem 5 metrów. 5 metrów nie przeszedłem, jak zatrzymał się samochód i spyta, czy mnie podwieźć. No oczywiście, że tak. Przeleciałem na drugą stronę ulicy i wsiadam.
I tam właśnie przedstawiłem się, on mówi tam Irek i okazuje się, mówił mi, że nie mógł po prostu mnie tak zostawić samego ze względu na to, że przypomniał mu się młody Irek, jak mnie zobaczył, że też nachodził się, facet nachodził się swoje w życiu i robił tam po 500 km z buta, także też jest niezłym zawodnikiem. O cholera, nie wiem gdzie iść dalej, chyba tam. No i tak sobie jechaliśmy. Coś zamieniliśmy, parę słów, zapoznaliśmy się mniej więcej wstępnie i powiedział mi o dwóch opcjach, jakie mam do wyboru, że albo niedługo trzeba mi będzie wysiadać, bo on jedzie po dwóch miesiącach do mamuśki, żeby ją odwiedzić w końcu i albo wysiadam na trasie głównej, albo zaprosił mnie na obiadek do mamuśki. I ja tak pytam się go, no dobrze, a twoja mama to ile jakby od trasy głównej mieszka? A on mówi, że jakiś kilometr. Ja mówię, dobra, to jedziemy, pewnie, że tak. Zajechaliśmy do mamy, posiedzieliśmy, naprawdę to była taka fajna rozmowa i taka fajna rodzinka. Pogadałem z nimi bardzo dużo, ugościli mnie bardzo fajnie. Zjadłem drugiego wczoraj schaboszczaka, dwa schabowe w jednym dniu, coś pięknego. Pogadaliśmy, dostałem dużo porad ze względu dotyczących takich rzeczy jak nawet czy bagaż, czy skarpety, czy rodzaje plecaków właśnie dobrych. Okazało się, że że niosę troszeczkę za dużo. No ale nic, niewiele z tego będzie się zmieniało, bo obiecałem na koniec dla Irka, że zrzucę z siebie jakieś 3 litry wody, także dwie półtora litrowe butelki. Dwie półtora litrowe butelki mam zrzucić, obiecałem to mu. Coś tam już pożegnaliśmy, podwiózł mnie jeszcze tam od mamuśki właśnie na jeziora Firlejskie. Pobyłem tam chwilę, pogadaliśmy jeszcze, zamieniliśmy parę słówek. Aj. No i mówi, że ma jeszcze malutki prezent dla mnie. No i jakby tego mało było, że dostałem od nich cały obiad. 3 pomidory malinowe swoje. Jeszcze jakieś ogórki. I niesamowite towarzystwo miałem przez parę dobrych godzin. Naładowali mi powerbanka i telefon naraz, nawet w jednym. To jeszcze na koniec wyciągnął 100. Ja mówię do niego, no co ty? A on do mnie, weź mnie wkurwiaj i trzymaj. Wziąłem i tak wyszło, że się trochę rozpłakałem. Mówi, dobra, chłopaki nie płaczą. Mówi, następnym razem jak się widzimy, to stawiasz flaszkę. Ja mówię, tak jest. No i w taki sposób też się rozstaliśmy. Jeszcze postałem trochę z tymi wilgotnymi oczami. No i okazało się, że znalazłem od miejsca, w którym mnie podrzucił, bo znał te tereny. Znalazłem miejscówkę bardzo konkretną, jakieś może 30 metrów od miejsca rozstania. Następny dzień. Wchodzimy za chwilę do Firleja. Tutaj ma być następne niedługo jezioro, jakaś z jakąś plażą czy coś takiego. Zobaczymy co to będzie, pokażę jak to wygląda. No i na miejscu mamy to Firlej zaliczony. Tu wszystko jest. Samo jezioro w sobie jest cholernie ogromne. Mijałem jakiegoś różnego rodzaju parki linowe. Tutaj jakieś luna parki, miejsca biwakowe. Jest tutaj ogrom wszystkiego. Naprzeciwko siebie z tamtej strony widzę różnego rodzaju stragany z jakimiś hot dogami, z jakimiś zapiekankami, pizzerie mini, jakieś lodziarnie. Jest tutaj wszystko. Tutaj zaczyna się plaża i tutaj wydaje mi się, że spędzę parę solidnych godzin dzisiejszego dnia na wypoczynku. Trochę się przydałoby schłodzić, bo ze mnie dzisiaj cieknie. Wydaje mi się, że dzisiejszy dzień jest najbardziej gorący ze wszystkich dotychczasowych i trzeba z tym jakoś walczyć. No jak wcześniej wspominałem, jezioro Firleju jest ogromne. Wszystko, czego można się spodziewać. Już widziałem nawet poza goframi, zapiekankami i innymi pizzeriami i takimi rzeczami, to nawet można znaleźć tutaj, nie wiem, okulary przeciwsłoneczne. Może pójdę, zmienię, bo już trochę są poszorowane. Tam wydaje mi się, że będziemy gdzieś się rozkładać. Poszukam miejsca fajnego przy plaży, ale też na trawce, koło drzew. I postaram się coś rozłożyć, żeby wysuszyć parę rzeczy. Godzina 14:03. Pobyt w Firleju nad jeziorem Firlejowskim, jak najbardziej udany. Jeżeli ktoś chciałby sobie wyjechać na jakieś jeziorko czy tam zalew, jak zwał, tak zwał, jest i dużo trawy do rozkładania się, jest i dużo piachu do rozkładania się, jest wszystko naokoło, czego można sobie zażyczyć. Kawę mrożone, lemoniady, zapiekanki, pizzę, wszystko dosłownie.
No, takim poboczem to ja mógłbym znowu iść całe życie. Piękny dzień, ale jest strasznie gorąco. Godzina za 20:15. Masakra, płynę.